Mnie się tutaj podoba wszystko. Są piękne pisanki, są piękne zające, baranki robione na szydełku, na drutach. Wszystko jest piękne. Bardzo fajna. Znalazła pani coś świątecznego, ciekawego? No jeszcze nie, właśnie się rozglądamy, ale myślę, że coś znajdziemy. Duży wybór w ciastach, w różnych wędlinach. Na przykład zakupiłyśmy sobie piękne ozdoby piernikowe w formie zajączka, no i jajka. A jest pan gotowy już do świąt wielkanocnych? No przygotowuję się, właśnie dlatego tutaj przyszedłem. Być może coś, jakieś zakupy świąteczne tutaj znajdę. Oferujemy na przykład stroiki wielkanocne. Mamy 3 rodzaje stroików, wykonane na takim pieńku brzozowym. Mamy stroiki wykonane ze sztucznych kwiatów z dodatkiem bukszpanu oraz takie kurki w technice bardziej artystycznej. Mamy bardzo dużą frekwencję, szczególnie w sobotę i niedziela była bardzo dobra dla naszych wystawców i dla nas również, z racji tego, że kolejna już pielgrzymka motocyklistów zawitała do Częstowy. Także oni też byli z nami. Wydaje mi się, że imprezę możemy zaliczyć do bardzo udanych. Proszę pana, jestem owcą, owca Becia, to jest święto Wielkanocnej Palmy w Alejach. Takie sąsiadujące z jarmarkiem świątecznym. Będą tutaj na państwa czekały różnego rodzaju konkursy, zabawy familijne, zajęcia plastyczne. Jak wiadomo, przygotowujemy się do świąt, więc będą kraszanki, pisanki, malowanki. Będziemy poznawać różne techniki zdobienia jajek, ale będziemy też mogli przyjrzeć się, jak profesjonaliści z regionu robią palmy wielkanocne. To jest konkurs na babki i mazurki, więc w sumie tylko i to wyłącznie tutaj znajdziemy. Lub są też jakieś baranki, jak widać, oczywiście jajeczka się znajdują, kwiatuszki. Zabawa ogólnie masami, jakimiś różnymi kremami, czy w ogóle przygotowanie samego takiego kremu trochę troszeczkę trwa, ale oczywiście, no wiadomo, trzeba do tego się przyłożyć, tak, żeby to nie wyglądało jakoś tak beznadziejnie. Tak. Mnóstwo ozdób. Każdy włożył tutaj serce, tak? Radio Jura. Muzyka wybrana dla Ciebie. Częstochowa 93,8 FM.